jeszcze post scriptum, tak jakby uzupełnienie. Zawsze mam w głowie, nie piszę na kartce, ale zapominam. Jeszcze mam do powiedzenia dwa takie punkty. Jak byłem w marynarce wojennej, w płetwonurkach, to dodatkowo jeszcze graliśmy na dancingach w Międzyzdroju. Tam jeszcze nie wspomnę, że w przedszkolu grałem, mam zdjęcia u żony dowódcy jednostki. Tak, jeszcze uczyłem grać. I on potem po graniu w przedszkolu wojskowym w Świnoujściu. Może mnie oglądają, może pozdrawiam. Nie mam już kontaktu. Ale wieczorem była taka, jak to się mówi, kapciora, pomieszczenie, gdzie były instrumenty składowane. Tam było biureczko, taka bardzo przytulna kapcia. Kiedy całe wojsko oglądało dziennik i filmy, piły herbatę, robione betoniarko, zdradzę tajemnicę taką na żyletki, to ja zamykałem się w tej salce. Kupiłem się w Świnoujściu w sklepie muzycznym nuty. Dzisiaj grałem ten utwór Bacha. To kupiłem w Świnoujściu. Polonez z Bacha. On się rozpoczyna tak. Tam, 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 tam. Ti, 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 ti. To się uczyłem, mając zaledwie 22 lata. Bo 21 poszedłem, 23 wyszedłem. I tak taki wpis zrobiłem. Ten utwór będę kiedyś grał w małym kościółku ukrytym wśród zieleni drzew. I dzisiaj sobie uświadomiłem, że Biały Kościół nie jest wysoki, dlatego że tutaj są linia kolejowa i nie mógł być aż taki wysoki. Ale szeroki jest, piękny, szeroki jest bardzo. I posadzone są choinki wokół kościoła. I jak dziś szedł do samochodu na parking, mały kościółek ukryty wśród zieleni drzew. I jeszcze jeden punkt, który zapomniałem. Jeżeli nie zrozumiecie, nie zdajemy, jeżeli inaczej. Krótko mówiąc, nie osiągniemy szczęścia, nie sprzedając telewizji. Telewizję sprzedać. Będziemy szczęśliwi, ale nie w pełni. Bo zawsze telewizja będzie manipulować. Ma jakiś cel. W jakimś celu. Oni mają interes swój. Jest przecież internet, można sobie wybrać, co chce i też dawkować, tak jak lekarz.